Cześć, Daszki, serdecznie znowu w F-Rage'u i cóż, ostatnio udało mi się doprowadzić do upadku Angmaru, a teraz próbuję przejąć prowincję, którą oni zostawili po sobie. O, tutaj widzę, że to jest aktowane jako... część tego, Arthedain. W sumie? Moment. Wydawało mi się, że to jednak były tereny... Rudaru tutaj, a Arthedain gdzieś dopiero od tego terenu, ale okej, dobra. W każdym razie tutaj mój następca idzie zająć Shedun, tutaj dalej Litarz oblegamy. O, te armie tutaj już takie pierdółkowate zostały, tak naprawdę. Tutaj jacyś jeszcze łupieżcy. No, powinnam to zająć w miarę szybko. No i tutaj właśnie Adhilin też chcę zająć i będę miała trzy miasta kolejne. Znaczy, dwa miasta i jeden twierdzę, tak więc w sumie okej. No i jeszcze, jak ja pamiętam, to ja werbowałem gdzieś tutaj szpiega. Dokładnie, mam tutaj szpiega. Szpieg idzie na południe. No, niekoniecznie tak okrężną drogą, no ale dobra. Niech ci będzie. No to co? Koniec tury? Chyba tak. Dobra, kończymy turę. Ci dalej będą mi męczyć. No dobra, przynajmniej jedna z frakcji posłusznych Sauronowi została wyeliminowana. Tak więc... teraz jeszcze orków z Górą Blisy trzeba pokonać. Oni są blisko i mają mało terytoriów. A potem... będę musiał decydować, czy na południe, czy na wschód próbuję atakować. Okej. Dobra. To tak, ta armia atakuje tu. Sporo tu garnizon jest. No to będę oblegała, bo nie bardzo chce mi się szturmować. Ojej, wy tutaj zaatakowaliście i tu też. Czyli wy będziecie mieć te terytoria. Niestety. Nie jest mi to na rękę. Ja spróbuję w takim razie dojść tutaj. W porę i zająć to. Ale wątpię, żebym zdążyła. Nie jest mi to na rękę, ponieważ nie będę miała miasta, które jednak by mi dało jakiś tam dochód. Co prawda to jest wiocha, ale... no... to też było wiochą i udało mi się w miarę szybko to rozwinąć. No dobrze, w takim razie... tak. Ty tu pilnuj tej osady. Jeszcze nie zajęta. Ty tutaj siedź. Tutaj. Właśnie tu mamy Gundabad. Tutaj 6 tur nam zostało. O, mogę zrobić tych. Bierzemy. Kolejny oddział się przyda zawsze. I coś jeszcze? Całkiem sporo siły ma tu Bri. No, Breeze całkiem ładnie sobie radzi, mimo że w pewnym momencie właściwie nie istnieli, bo mieli tylko w sumie właśnie Bree. O, tutaj widzę, że część Shire są zajęte przez elfy. Elfy jak się odbijają ładnie, jeju. Dobra. Wiecie co, zaczynam widzieć, że to może się udać, to jest Isengard już, to prawda? O, wy istniejecie jeszcze, tak, tak, wy istniejecie. O, zajmujecie terytoria nawet. Jak miło. Jak mnie to cieszy, niewiarygodnie. Naprawdę. Tutaj ci się trzymają. No dobra. Sytuacja się poprawia. Nawet jeśli Gondor i Rohan padły, to tutaj my zapanujemy nad całym Riadorem. Więc... no, damy radę raczej stawić opór. Siłą Saurona, mam nadzieję. Tutaj mogę najemniku wziąć jazda. Zawsze się przyda, bierzemy.
8 tur. No to będzie trochę czekania w tym odcinku. Zapomniałem o szpiegach. O kim Temery może zapomnieć? O szpiegach, bo... A, i o dyplomatach jeszcze. Te dwa rodzaje postaci, o których zapominam. Notorycznie. Gildia. Dobra, weźmy. Misja się nie udała, wiem o tym. Nie chciałbym się gadać z Dol Guldur jednak. A, szkoła strzelców, nie potrzebuję tego. Tutaj też to mam. Zbudujmy to. Tutaj. Większy przychód. Redukcja kosztów budowy. Weźmy to. Fishal. O! Ciekawe. Kolejny pokój dziwny. No i niech będzie. No i teraz będzie bardzo dużo tutaj czekania tak naprawdę. Tutaj Dolina Duiny jest. Tutaj są orkowie. Gundawę trzeba na pewno zająć. Ojej, tu już do Nedainowi idą. Którzy mają rodarczyk o swoich siłach. To jest interesujące. W ogóle będę musiał zobaczyć, jak wygląda rozgrywka do Nedainami tutaj. Jak widzę, to może być ciekawe. Tutaj łuczników dostali. No, tych mieczników to ja znam. Jakaś nowa jednostka. Nie zdążę w takim razie. Ale próbuj. Próbuj dojść tam. Może ci się uda. Fajny oddział jazdy. Bierzemy. Jazda zawsze się przyda. Jak już mówiłam. 5 tur. Ja nie chcę mi się szturmować na te miejsca, dlatego tak czekam. W sumie. Dobrze, tutaj jeszcze ciebie bym podesłała, żebyś tu wieżyczkę postawił. Skończmy turę. To tak, w sumie ja zlikwidowałem Agmar, a zajęłam sobie tylko dwie prowincje, bo prawdopodobnie reszta zostanie zajęta przez już Duendainów. Znaczy... Tutaj ostatnia, która jeszcze jest do zajęcia, będzie zdobyta przez Duendainów. Zaś pozostałe dwie zajęli ludzie z Brie. No dobra, przynajmniej tam mają oni jakieś zaplecze dzięki temu. I chyba w takim razie mniej więcej się rozwiązał mój dylemat, ponieważ teraz nie bardzo mam jak atakować Dunland nawet. Zresztą... Dunland został przyciśnięty przez elfy. Trzeciego ja potrzebuję niekoniecznie w tym momencie. Oj! Gondor pada. Pada tak bardzo. Tak, to już padło. Tutaj... moment. Tu jest jeszcze prowincja. Też się trzyma, ale jest oblężony... oblężony do Lamroth. Jak to wygląda terytorium? To zajęte. Dolina Ringlo zajęta. Lamedon jeszcze nie, ale to jest... To jest kwestia czasu już. Pozajmowane wszystko. Isengard, ojeju. Ojeju, dobra. Isengard wszedł im w dupę. Tak brzydko się wyrażę. Koniec Gondoru, niestety. Gondorowi została w sumie jedna prowincja. Dwie. Wielka różnica. Rohan. Rohan jakimś cudem się jeszcze trzyma, chyba dlatego, że Mordo skupił się na Gondorze jednak. Ale odzyskać im nic się nie udało. No dobrze. Nie, to... To jak Gondor padł, mnie przeraża po prostu. Błyskawicznie.
Gotowe do rozbudowy. Okej. W porządku. Ostgela również się rozwinęło. Miło. Budujemy. I Umbar zniszczony. Kolejna frakcja padła. No dobrze. Ty tutaj miałeś postawić wieżyczkę. Dobrze. O, zdobędziecie to, prawda? Bo tutaj nie ma co was powstrzymać tak naprawdę. Tu 6 tur, 4 tury. Tutaj pilnuj w sumie tego. O, a ja chcę zobaczyć, jak to jest, jak krasnoludy jeszcze radzą. Nie radzą sobie. Od tego zacznijmy. Dej został zajęty przez elfy. Czyli jakoś dają sobie radę, przynajmniej ona, jeju. Jak to cieszy. Dobra. Naprawdę, to cieszy, że coś jakoś powstrzymuje jeszcze Sterlingów. Mam czas, żeby tam dojść, jakoś się okopać. A ten czasem ulega dwa tutaj punkty. Koniec tury. Pam param pam pam. No. Nie, to obali masz na imię. Dobra, to biorę się ze względu na imię. Gdzie ty jesteś? Wozgalon. Do Balinie trzeba cię gdzieś wysłać. A przemieść się w te rejony. Przydasz się. W sumie weź ze sobą jego. O, to się rozbudowało świetnie, tak więc zaczynamy od budowy marketu. Może dróg. Duża prowincja to jest. O, dobra, drogi. 6 tur. Tak, mogę to zbudować już tylko. Karm Doom. Również to. Dobra. No i oni stanowczo to zdobędą. Dwie tury to się utrzyma jeszcze tylko. Dobra. Tutaj 3 tury. O, mój szpieg, niech z... O! Są krasnoludy. O, daj im przeżył! O kurde! A to mnie zaskoczyło aż. W falach Daina przetrwał. Wycofał się tutaj. Dobra. To mnie bardzo cieszy, że te krasnoludy wytrzymały. Są okopane tutaj. Ale przetrwały. To dobrze. Idziemy dalej. Oj, tutaj jeszcze są okopane. Dobra, czyli jeszcze nie tak do końca ich zmietli. Aż zmietli ich, ale... Mogło być gorzej. Znaczy, tylko Patim Erebor znowu i znowu muszą go odzyskać, ale to tam szczegóły. O, no dobra. Ogólnie po zdobyciu Litarz będę musiała reorganizować moją armię, ogarnąć ją. I przygotować do dalszego marszu. W sumie raczej szybko zbiorę siły, by uderzyć na Gundabad. Ale potem będę musiała poczekać. Mhm.
W ogóle ja chyba nie mam dostępu wojskowego z tym, z Bree, z Duendainami, to by się przydało to wziąć raczej. O, zajęli to. Dobra, przyłącz się tutaj do biegania. O, tutaj to ma, w takim razie pup. Tak, to zbudujmy. Dobrze. Dolina Anduin z północnymi Duendainami ma sojusz, świetnie. Bardzo dobrze. Nie mam dostępu wojskowego, no właśnie, tak więc... I z Duendainami podobnie, rozumiem. Military access, military access. Świetnie. Idziemy teraz do Bree jeszcze. Załatwi to samo sobie z nimi. O, no i okej. Tyś na południe. O, Gandalf. Hej. Tu mi to za dwie tury padnie. O, a szkoda Gondoru. Wszystko tak padło tutaj szybko. Jeju. Dobra. Przynajmniej będę miała tutaj dwie kolejne twierdze niedługo. Nie atakuj ich, bo nie chcę stracić ludzi, a szansa, że buntownicy po prostu się poddadzą i nie będą stawiać oporu. Więc z tego względu nie szturmuję na te osady. Szkoda, że tu nie ma mechaniki z Debellum Mundi, że można zażądać poddania się od wroga, żeby przyspieszyć ten proces. Tutaj... Oj. Dei stracone, oblężone są stale Tranduina. Zobaczę czym. Co prawda... To może... Dobra. Widzę, że mają spory garnizon przynajmniej. No i też fajnie to wygląda. No. Nie, te modele miast na mapie ślicznie są zrobione. Tutaj jest Sterlingowie. Te pancerne wojska i jej czołgi. Isengard zaatakował Dol-Amroth. No to powoli zbliża się koniec jednak. O, jak miło. Dobra, widzę, że Nenowie to naprawdę wzrosli w siłę. Dobra, tak więc oni będą musieli iść na południe, walczyć z Isengardem. Ja będę musiała zwrócić się na wschód, walczyć z Esterlingami. Ej, Nenowie, zamień mi się. Wolę bić się z Isengardem w sumie. Że Isengard teraz potężny też jest. Fangorn jeszcze istnieje? Tak. Fangorn raczej nie łatwo zdobyć. Właśnie, to mi się podoba w tym modzie, że Fangorn jest jako frakcja, że Entowie mają swoją osobną frakcję. No to dobra, w tej turze albo to padnie, albo oni będą stawiać opór. To się zobaczy. Koniec tury. Osobiście będzie mi na rękę, jeśli... Czego ty chcesz od mojego generała? Okej. Okay. Będzie mi na rękę, jeśli się podadzą oczywiście. Jeśli będą chcieli walczyć do... No rozgromię ich, ale no, stracę tam trochę żołnierzy. A już dosyć straciłem w bitwie wcześniej. Chcą walczyć. No dobra. W takim razie krótka bitwa. Ojeju. Tak, wy macie bardzo duże siły. Podobnie. To jej. W sumie może automatycznie.
Nie, dobra, rozegram to. Zróbmy save'a. No i dobra. Do boju? Do boju. Okej, okay, ja mam te siły tak posiekane po ostatniej bitwie. W ogóle jednostki mi się pomieszały. Dobra. Tak, tych strzelców w ogóle mi nic nie zostało, bo oni walczyli wręcz ostatnio. W ogóle mam świetną mapę. Dobra, tu się rozstawcie. O, te krasnoludy tu. Jej, już. A szkoda patrzeć na moją armię tak naprawdę. Pociechane te wszystkie jednostki są. O, król. No i te oddziały tutaj. Jazda. Niech stanie w lesie. Okej. No i co? Przydałoby się wbiec trochę wyżej. Powiedzmy tu. Jeju, góry w mediwalu. Takie piękne. Tu idźcie. Generałowie też. Te elitarne oddziały oszczędzamy na tę bitwę. A tych już w ogóle. Aha, tutaj pojedynczy jeździec. Wy od razu mur tarcz. O, od razu wygodnie manewrować nimi. Te dwie jednostki tutaj też. Jak on unika tych strzał? Oho. Oni za to miotnęli nas. Wy tutaj. Dowódcy tu też. Atakować. Nie da się ostrzelać. Co ten jeździec robi? Dobra, padł. Ale jak unikał tych pocisków? Wy za chwilę podniecie. O, dobra, te mierne posiłki idą. O, o, wy zaczęliście walczyć z nimi, okej. Dobra, ci padają. Jazda nie się cofnie jednak. O, ci rozgromieni również. Tu posiłki zostały. Zatakować ich. I padł generał. Łucznicy tutaj. Napierać. Lekka piechota. Dobra. To się rozpadnie w starciu z krasnoludami.
Napaść tych. Okej. Rozstrzelać tych stanowczo. Dobra, skąd się strzelać? Wyjdź, zaatakujcie wręcz. Albo koniec. Tych strzelcy troszkę mi zabili. A, tylko tyle. Zdobywamy. No i miasto jest moje ogółem. Znaczy twierdza, przepraszam, to jest twierdza. Dobra, to tak. Czy coś tu jest, co w sumie nie potrzebuję? Do wargów. Kopalnie. Jak miło. Do troli też nie. No to dochód mi powinien ładnie skoczyć. I teraz tak, trzeba rozbudować drogi, a trzeba zacząć od tutaj szerzenia kultury krasnoludzkiej, której przydałoby się trochę więcej. Zwłaszcza, że ta osada będzie się nas broniła ostro. Widzicie tu. To panie za dwie tury. Skończona rozbudowa, świetnie. Drogi tu będę chciała na początek. Bardzo dobre relacje z Brilandem. Gdzie mój dyplomata? Tu. Idziesz dobry. I tak, military access, generals. Okej. I idź do elfów jeszcze z tą samą propozycją. Tutaj dalszy. Tutaj widzę, że Duendainowie walczą, to dobrze. O, Tarbard zajęli. Nie, no dobra, czyli Dalland się złamał. Tak ogółem. Brzmi dobrze. Tutaj dwie tury. Myślę, że jeszcze te dwie tury ten odcinek pociągnę. Żeby po prostu jeszcze zdobyć to. W sumie tak z marszu. Dobra, poczekamy. Koniec tury. Oj! Salet randuje na oblega cała flaga. Niedobrze. W ogóle zapomniałam o tym szpiegu na wschodzie. No to co? Sala Tranduina zajęte. Ojeju. No z tym to elfy mogły mieć problem duży. Czy elfy mają czym się bronić jeszcze? Ważna Legolas zginie. Nie, naprawdę, ta kampania jest bardzo smutna. Tak z mojej perspektywy przynajmniej. Naprawdę smutna, bo po prostu kolejne frakcje padają. Od tak w sumie. Market tutaj przyda się. Zbudujmy. Szybko mi się to rozwija, nawysumując wszystko. Tutaj postaw wieżyczkę. Dobra. I to w następnej turze padnie. Dobra, koniec tury. Ale chyba zagarnęłam najlepszą część Angmaru, bo mam Kardum, mam Litarz i mam Shadow, czyli największe ich miasta. Tak więc w sumie aż tak bardzo im nie przeszkadza to, że tutaj byli Duendainowie wzięli coś dla siebie. No i to potem rozwiną, więc w porządku.
O, jak miło, poddali się. Nowa misja, wyślij emisariusza tu. Nie mam po co wysyłać do nich emisariusza, jakbyście nie zauważyli, oni toczą wojnę z moimi sojusznikami, z potencjalnymi sojusznikami również, tak więc... No, jeju. Po co? To mogę to zbudować. Wlitasz mam zbudowany bar. No trzeba dalej to rozbudowywać, trzeba kulturę szerzyć. Trzeba wyplenić Melkora tutaj stąd. A ty wchodzisz tu. Tutaj ta armia. Wieżyczkę postawi, a potem tutaj. No i tak, Shedun. Mogę raz przeszkolić. Werbować na razie nic nie mogę, muszę zbudować nie bank kupiecki, choć to potem się przyda. Na pewno to. No i to jest w ogóle już na maksymalnym poziomie. Czy coś tu do zburzenia mam? Okej. W ogóle dalej jestem najbogatszą frakcją. Jestem 10 militarnie, 6 w produkcji. Populacji też. Okej. Okay. O! Tutaj zaczął zbierać armię, Legolas. Tu jest Randuin. No, ale nie mają już wojska do obrony. Nie wiem, ja musiałabym jakiś błyskawiczny atak przeprowadzić, którego nie jestem w stanie zrobić. A, żeby ich uratować. To ja zapomniałem o tym generale zupełnie. Gdzież tu? Tutaj. O, mogę wszystkie jednostki miałem przeszkolić. Nie, to kolejne rekrutować. Ile tu kultury jest? 80%. No, tak to może wyglądać. Tak mi pasuje w miarę. No dobra, w takim razie myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was do kolejnych filmów z tutaj Farage'a. Popatki!